Serwus, z tej strony Norbisie. W dzisiejszym odcinku recenzja patcha do Speedway Ligi by Kostek. Po poprawnym wgraniu patcha do gry, wchodząc w profile, od razu rzuca się w oczy nowe zdjęcie w tle. Nowe kolory przycisków trybów. W patchu mamy wszystkie drużyny Ekstraligi, oczywiście Częstochowe, Grudziądz, Unia Stalgorzów, Falubel, Zielona Góra itd., itd. Mamy też drugą ligę. Wszystkie pozmieniane nazwy, pozmieniane loga klubów, też pozmieniane nazwy zawodników na realne, ponieważ w grze dostępne są nazwy trochę pozmieniane. Pozmieniane nazwy są z powodu takowego, że firma, czyli Techland, pewnie nie miała licencji na wszystkich zawodników i po prostu musiała sobie pozmieniać nazwy, żeby później nie mieć prawnych problemów. Okej, okay, już jesteśmy w grze i patrzcie, co się dzieje. Niedźwiedź i Zgardziński w pierwszym biegu. No trochę to jest dziwne. No i to jest właśnie to pierwsze niedociągnięcie. Ponieważ juniorzy pierwszy bieg, no nie. Raczej nie powinno tak się zdarzyć. Powinno być tak w drugim biegu. No i to jest pierwsze niedociągnięcie. Tutaj macie kawałek gameplayu. No i tu będzie drugie niedociągnięcie, ponieważ zaraz, gdy skończy się wyścig, z przodu zamiast myszki Miki na żółtym tle będzie zwykły czerwony plastron. To jest niedociągnięcie. Także tutaj gdzieś z boku dokleję wam, jak powinien wyglądać ten kombinezon z przodu zawodnika z Zielonej Góry. Nie ujrzałem na innych kombinezonach na razie jeszcze żadnych takich niedociągnięć, więc mówię to tylko o tym kewlarze, kombinezonie. Okej, okay, po tych morderczych wadach przejdźmy do podsumowania całego patchu. Patch naprawdę jest udanym patchem, ponieważ jest jednym z pierwszych na rok 2018, który znalazłem na polskim YouTubie. Wiele patchów widziałem 2014, 13, etc. I szczerze mogę powiedzieć, moim skromnym zdaniem, że to jeden z lepszych, jak nie najlepszy aktualnie patch mod graficzny, inne takie podsumowanie widzicie na ekranie. No, wady ma, zalety też ma, więc dziękuję za oglądanie. Oczywiście to była moja pierwsza recenzja, więc to nie była naprawdę recenzja, tylko jakieś wypociny moje. Cześć, hej!